Czy istnieją idealne buty do biegania? Każdy z nas jest inny i każdy z nas potrzebuje innego rozwiązania, jakim jest dobór odpowiednich dla siebie butów do biegania. Zanim jednak zabierzemy się za wybieranie swoich wymarzonych butów biegowych, odpowiedzmy sobie na pytanie: jak to nasze bieganie ma wyglądać? Gdzie chcemy biegać? Jak często chcemy biegać? Ile ważymy? Jakiego typu stopę mamy? Podstawowym elementem w butach biegowych jest amortyzacja. Za tę cechę odpowiada pianka. Pianka ma za zadanie chronić wasze stawy i dać wam maksymalne poczucie komfortu i miękkości podczas spotkania waszej stopy z podłożem. Piankom zwykle towarzyszą inne elementy wzmacniające jej działanie, takie jak płytki, elementy żelowe czy poduszki gazowe. Jeśli zatem biegacie w mieście po asfalcie, czyli po twardej nawierzchni, Ważycie troszkę więcej niż zakładaliście. Jeśli rozpoczynacie swoją przygodę z bieganiem, postawcie na buty biegowe z dużą ilością amortyzacji. Kolejnym elementem w butach biegowych jest cholewka. Na rynku spotkać możemy cholewki dopasowujące się do stopy, tkane jak skarpetka, które świetnie sprawdzą się w przypadku stóp mających problemy z nagniotkami, z odciskami czy posiadających haluksy. Ale mam również cholewki klasyczne, które zapewniają troszkę więcej miejsca w obrębie palców, za to niekiedy wzmocnione są elementami stworzywa sztucznego. Takie cholewki mogą nie sprawdzić się w przypadku właśnie stóp z haluksami, bo nie zapewnią wystarczającego poczucia komfortu. Większa ilość miejsca w obrębie palców sprawdzi się bardzo dobrze, jeżeli macie. Brażliwe paznokcie, czyli z tendencją do pojawienia się krwiaków. O ile bardzo dobrze jest, kiedy w obrębie palców czujecie luz, o tyle pamiętajcie, że pięta powinna być osadzona w bucie stabilnie i czuć wsparcie zapiętka z każdej strony. Bardzo ważne jest, żeby również Wasza stopa, kiedy macie buta już zasznurowanego na niej, nie poruszała się na boki. Buty do biegania powinny mieć zapas z przodu. Zapas ten powinien być rzędu od pół centymetra do centymetra, niekiedy nawet ciut więcej. Dlaczego? Dlatego, że podczas treningu, podczas biegania, wasza stopa zwiększa swoją objętość. Z całą pewnością więc nie poczujecie, że but jest za duży. Biegając po nawierzchni twardej, po asfalcie, po utwardzonych duktach leśnych, wybierz obuwie z bieżnikiem płaskim. Jeśli z kolei wybierasz się na trening w teren górzysty, błotnisty, grząski, szutrowy, wybierz obuwie z bieżnikiem agresywnym. Bieżnik taki zaopatrzony jest w klocki różnej wielkości i gęstości. Dzięki ich obecności zyskacie większą przyczepność, poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w terenie. Typ przetaczania stopy. To bardzo ważna rzecz podczas wybierania swoich idealnych butów do biegania. Jeżeli masz stopę nadmiernie supinującą, a to oznacza, że mocniej i dłużej przetaczasz po zewnętrznej krawędzi swojej stopy, wybierz buty przeznaczone dla tego typu stopy albo buty neutralne. Jeśli posiadasz stopę nadmiernie planującą, co oznacza, że mocniej i dłużej przetaczasz po wewnętrznej jej krawędzi, wybierz obuwie z systemem stabilizacji. Stopa neutralna z kolei charakteryzuje się tym, że kość piętowa i wszystkie krawędzie obciążone są równomiernie. Jeżeli posiadasz tego typu stopę, wybierz obuwie neutralne. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakiego typu stopę masz, udaj się do najbliższego sklepu specjalistycznego, biegowego lub do fizjoterapeuty. Jeśli z kolei nie masz takiej możliwości, a marzysz już o wyborze idealnych dla siebie butów do biegania, Najbezpieczniej będzie, jeśli wybierzesz buty neutralne. Drop jest to różnica spadku wysokości pomiędzy wysokością pięty, a wysokością przodu buta. W większości butów biegowych spotkacie się z dropem 10 mm. Ale na rynku dostępne są również buty z dropem 8 mm, 6 mm, 4 mm, a także z dropem zerowym. Wysokość dropu determinuje Waszą technikę biegania. Drop 10 mm wymusza bieganie spięty. Drop 8 i 6 mm będzie umożliwiał Wam bieganie ze śród stopia, ale w momencie, kiedy się zmęczycie, będziecie mogli przejść do biegania spięty. Drop 4 mm i mniej wymusza bieganie ze śród stopia. Jeśli jesteście entuzjastami biegania naturalnego, a macie ochotę spróbować, Pamiętajcie, żeby schodzić z dropu sukcesywnie i powoli. W ofercie butów biegowych odnajdziecie obuwie z membranami. Takie membrany zapobiegają wpadaniu nadmiernej ilości wilgoci z zewnątrz do środka buta, dzięki czemu zapewniają na długo komfort waszym stopom, które pozostaną dłużej suche. Buty do biegania są także świetnym i oddanym towarzyszem innych aktywności, nie tylko biegania. Możecie pójść w butach do biegania na spacer, możecie pójść na rower, możecie pójść z dzieckiem na plac zabaw. No i co najważniejsze, buty do biegania sprawdzą się jako uzupełnienie waszych codziennych stylizacji, waszego looku sportowego, ale także eleganckiego. Biegacze. Dlaczego warto mieć przynajmniej dwie pary butów biegowych? E, pianka w butach biegowych e, podczas używania ulega sprężaniu, czyli kompresji. Potrzebuje ona również mieć czas na to, żeby się rozprężyć. W związku z czym najbardziej optymalnie byłoby, gdybyśmy na treningach używali par. Butów naprzemiennie, tak aby zachować właściwości fizyczne i czuć maksimum komfortu podczas używania każdej naszej pary butów. Pamiętajcie, że to nie wy wybieracie wasze buty do biegania, tylko wasze stopy. Ciągle ważnym jest zatem, żeby wybrany przez Was but, model obuwia biegowego, przymierzyć. Źle dobrane obuwie biegowe może zepsuć Wam przyjemność zbiegania. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków naszego filmowego Leksykonu Biegowego. Życzę Wam udanych treningów w Waszych wymarzonych butach biegowych i do zobaczenia na biegowych ścieżkach.